Siemanko, witam dzisiaj na naszej wyprzedaży magazynowej. Jak widzicie, sporo ludzi do nas dzisiaj wpadło. Myślę, że jesteśmy bardzo dobrze przygotowani na ten dzień. Będzie to super okazja też do spotkania z naszymi widzami. Będziemy tutaj przez 6 godzin. Oprócz oczywiście przecenionych produktów, końcówek kolekcji i tak dalej, będzie to okazja do spróbowania naszych produktów, więc jesteśmy ciekawi. Będą różne degustacje i może zrobimy nawet jakiś konkursik. Dobra, czas wszystkich zaprosić. Mam nadzieję, że chłopaki szybko przybędą, bo już jest 10:00. Oficjalnie zapraszam wszystkich do środka. No i wzór! Sprawdzimy, czy nasze białko naprawdę jest takie dobre, jak mówimy. Oceniać to białko będą nasi widzowie, więc będzie obiektywna opinia. Lecimy. O, proszę. O, przypadkowo mamy pierwszą osobę, która spróbuje naszego cudownego białka. Ładnie pachnie. Jak smak? Kurde, tak szczerze to się nie spodziewałem, że takie dobre to jest. Naprawdę pyszne. Polecam. Widzicie? Każdy poleca nasze białko. Dobra, a tak na poważnie to lecimy dalej. I obiektywna opinia oczywiście. My nic nie sugerujemy. No, bardzo pyszne. Midrayon i biorę. Druga osoba i druga osoba jest zachwycona. Dzień dobry. No przepyszne, od razu łapa urosła. Ty serio? No. Jakbyś na pompie była, nic nie robiłeś, nie? Nie, nie robiłem, tylko to białko. Ja naprawdę mogę się poczęstować? Co, czuję się świetnie. To spróbujemy, wasze zdrowie, panowie. No takie dość słodkie, no chyba robione z mlekiem czy z wodą. Z mlekiem. Z mlekiem, właśnie mówię. Z chłodnym mlekiem. No dobrze, ale pompuję od razu, powiem ci, jestem po treningu, jest super. Naprawdę, wszystkim polecam. Ty, jaki to jest smak? Milky Way. Tylko szczera opinia, nie? Ale tylko szczera? Szczera. Nie zachwalajcie na siłę. Jak jest niedobre, powiedzcie, że niedobre. Jakbym batona jadł, serio. Niedobre. Nie, dobre, jest takie słodkie, ale jest, no, jest bardzo. Nie, jest takie dobre, słodkie, takie akurat z mlekiem chodu. Było tak? Dobra. To było z mlekiem, z mlekiem, nie? Z mlekiem, no. Czuć takie właśnie trochę. Nie, ale jest na 2%, no. Oj, przepraszam, na 2% byłoby lepszym, się wydaje. Tak, no, na pewno. Im więcej tłuszczy, to tam smak. No, dokładnie. Okay. Można wszystko? Tak, można. Mam bardzo dużo. To tak jakby jedno. Drugie tylko. Oczywiście, że twoje zdrowie. Dużo wersji jedno, nóż. Dużo wersji półtora, nóż. Jaka ocenka od 1 do 10? Trochę jest strasznie słodkie, właśnie daje 8 za tą słodycz. To jest obowiązkowe. Okej. Mniej słodkie, ale... I by było idealne. To smakuje bardziej... To kwestia proporcji też pewnie. Tylko miesiąc... Smakuje tak trochę jak cappuccino. Jeszcze powiem, że kwestia intensywności smaku, tej słodkości, to też wynika z ilości mleka. Czyli jeżeli dodamy mniej mleka, będzie bardziej słodkie, więcej to mniej. I każdy to sobie może dostosować do własnych potrzeb. Milky Way. Mega dobre. Solidne. Ja już właśnie dostałem, jak zamówiłem, dostałem tester białej czekolady i słony karmel, to i jeszcze ten Milky Way, to według mnie chyba najlepsze, jakie macie, nie? No, Milky Way, właśnie to już kwestia gustu, ale na pewno najwięcej osób Milky Way kupuje. Tak. Ja na przykład miałem tak, że jak dużo tego Milky Way jadłem, to potem już na przykład przeszedłem na słony karmel, biała czekolada, już bez tego kakao, nie? Ale naprawdę smaczne. Czy może pan spróbować białka Milky Way z Łukasz? Lepiej ocenić. Dobra, masz, trzymaj.
Dzień dobry. Dzień dobry. Ja bym chciała się zapytać, czy chciałby pan spróbować i zdegustować naszego białka? Oczywiście. To jest ten sam smak? Tak, wszystkie są tego samego smaku. Musi pan wszystkie kubki smakowe z niego wynieść. I przede wszystkim, jak pachnie? Pachnie jak milion dolarów. Tak? A jak smakuje? Smakuje jak 2 miliony dolarów. A według pana jaki to jest smak? Jest to smak Milky Way. No super, świetnie, gratulujemy. No jeden z naszych najlepszych gości, który przyszedł tutaj, odgadnął jaki to jest smak. Dziękujemy i polecamy białko WK Sklep. Wyprzedaż dobiega końca. Wszyscy myślę kupili co mają kupić. Teraz zobaczymy reakcję widzów na naszą siłownię. Lecimy. Dobra, można wbijać, jest bezpiecznie. Zapraszamy. Zamykam, bo nas zagrzeje słońce. Jest git, super siłownia. Jest. Kto by pobił medulę? Słuchajcie, robimy pierwszy w historii pojedynek z widzami na kto jest lepszym ucznikiem. I właśnie teraz sprawdzę się z Filipem, kto wygra. Ty myślę, dajcie mi troszkę przestrzeni. Filip powiedział, że już strzelał z łuku kiedyś. Czekaj. Błażej! Nie wrzucajmy tego! Nie wrzucajmy tego! Nawet tarczę nie trafiłem. Postrzało. Kurczę, ale słabo forma, jedyna. Filip, sprawdź. Sprawdź jak ci idzie. Góra. Co my robimy w ogóle na tym YouTubie, nie? Nasz widz przychodzi i pierwszy strzał w czerwone. No, wiatr za mocny. Powtórkę. Nie, no, przegrałeś. Chciałem się pochwalić łukiem po prostu przed naszymi widzami. Słuchajcie, robimy konkurs. Będziemy wyciskać połową masy ciała. Jest tutaj chyba z 10 osób chętnych. Za pierwsze miejsce będzie bomba, za drugie i trzecie miejsce jeszcze nie wiem co, ale też coś fajnego. Lecimy. Kto się zgłasza pierwszy? Jeden. Trzy, dwa. Nie mogę. Ja bym udowodnił Pączkowi, że kajakarze są lepsi od kalisteników. I mu to pokażę. No, ja nie wiem, nie będę próbował, ale myślę, że możesz rozjebać więcej ode mnie. Stówy, masakra. 104, 105, 106, 107, 120, odpocznij spokojnie do 200. 121, 130. Dobra, rozgrzałeś się, to dawaj teraz. 131, 2, 3. To nie ma końca. Co jest? 146, 7, 8. Nie widziałem nigdy, żeby ktoś ten. 150? Mógł więcej? Łączu, jak wrócisz do formy, wyzywam cię. Wiesz, będę trenował w ciszy, tam poza kamerą, ja nawet nie podchodzę do tego. Wiem, liczę że... Na ciebie. Liczę no, na ciebie. Spoko, kiedyś zrobię i cię pozdrowię, bo mam cię na Insta. No ja tak się czuję, 80 może, nie wiem, a 150 abstrakcja. 10. I... Bo tamto się już dobrze. Dawaj. O kur...
Utrzymuj tempo. Nie wychodź. Mocny wdech. Od słońca, nie? No. Jeszcze raz. O kurde. Tak głęboki wdech, lecisz. Dawaj! Jeszcze! Jeszcze raz! Dawaj! Dawaj! Mamy... Ale jest! Dawaj, 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 dawaj! Tym miłym akcentem, konkursem na wyciskanie połowy masy ciała kończymy dzisiejszy dzień. Dziękujemy, że jesteście z nami do końca i tutaj mamy mega zajebiste wyniki przy okazji. Kolega Paweł wycisnął 150 razy połowę masy ciała. To jest w ogóle chore, to jest, nie? Pasowałbyś na pewno. To jest stary wioślarz, oni mają kamienną wytrzymałość. Kajak. A to jest obraźliwe, no, ale... jak się na przykład kajakarza pomyli z wioślarzem? Obrażacie się za to? Oj bardzo. Dobra, to Marek. Dlatego nie chciałem podsumowywać. Marek wycisnął 64 razy. Zajebiście drugie miejsce. Gratulacje. I trzecie miejsce idzie do Iwana. 50 parę powtórzeń. I chłopaki, dla was są nagrody, bomba i cytrulina. To otrzymacie na naszym magazynie, bo akurat nie mamy tutaj. Więc przepraszam, ale wielkie gratulacje. Gratulacje. I dziękuję, że oglądaliście i dziękuję wszystkim, którzy byli na wyprzedaży i zapraszam na kolejną, bo po każdym sezonie będziemy właśnie takie wydarzenia robić. Ja chciałbym jeszcze dodać, że jak Pączek wyzdrowieje, wyzywam go na wyciskanie na ławie połową ciężaru masy ciała. Zobaczymy, kto zrobi więcej.